Witajcie, drodzy kochani. Właśnie niedawno wróciłem z Malagi, tutaj na Teneryfę i chciałbym Wam się podzielić informacją o tym, że po prostu susza, która jest w Hiszpanii, no niestety jest bardzo długa już i wiele jezior, sztucznych jezior i naturalnych jezior po prostu się wyschło prawie do dna. Po prostu nie ma wody. No i co tym samym za tym idzie? No po prostu idzie bieda, głód, idzie nieurodzaj, no dużo takich nieciekawych sytuacji po prostu się szykuje w związku z tym, że nie będzie wody. Jak nie będzie wody, będą restrykcje wody, a po tych restrykcjach wody będzie wojna o wodę. Po prostu wojna o wodę była przepowiedziana przez znanego jasnowidza z Hiszpanii, którego znam. Mówi właśnie, że będą walki o wodę. No i to już powoli dzieje się na naszych oczach, już jeziora powysychały, już te zbiorniki powysychały w związku z tym, że atmosfera jest zanieczyszczona przez spaliny, przez nie tylko od samochodów, ale również od maszyn, które pracują w danym kraju, również od fabryk, również od centrali nuklearnych, które też wyrzucają do atmosfery dużo CO2. W związku z tym będzie problem z wodą i to już od dziś mówię właśnie w tym programie, że zaczyna się powoli robić duży problem z wodą. Na pewno Hiszpania będzie dotknięta tym problemem. Wszystkie kraje, które są na południe Europy, będą dotknięte brakiem wody. Problem, który będzie właśnie z braku wody. Na początku, jak już wspomniałem, będą restrykcje, czyli ograniczenia poboru wody, a potem już będzie po prostu już wojna o wodę. Ludzie się po prostu będą bili o butelkę wody, o litr wody. Także to chciałbym Was poinformować, bo ten czas się już zbliża i chciałbym się tą informacją z Wami podzielić. Jeszcze raz zachęcam do zakupu Aronitu na linku pod YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie pozdrawiam i do widzenia.